Cześć, siemano, Witojta, z tej strony Boluś i bardzo serdecznie witam was w kolejnym odcineczku na moim kanale i teraz bardzo serdecznie proszę o ciszę, bo widzimy się na Bolusiowo V7. Tak, tak, wreszcie wspomnienia piękne powracają, ale zanim sobie pogramy to, otworzymy sobie paczkę od firmy Xenox. Z tego co tylko wiem, w środku czeka na mnie kod do nowej gry rolniczej. Ale paczka jest chyba dość duża, więc czeka coś na mnie w środku jeszcze więcej. VIP mówi samo za siebie. Dobra, bez zbędnego gadania, nasza kosa jest. Dawno unboxingu żadnego nie było, trzeba się kurde o coś postarać, żeby pootwierać. I uwaga, żartowałem, jeszcze mamy tutaj raz, i dwa, i trzy. A więc tak, co my tu mamy? Z największej rzeczy rzuca mi się od razu kogut. I nie wiem, czy gdzieś na premierę Farminga sobie go nie zamontujemy tutaj w pokoju, żeby to ciekawie wyglądało. Co my tu mamy? Skrobaczkę to już się powoli przyda, bo ostatnio temperatury są dość nieciekawe. Ale najfajniejsza rzecz. Farming Life. I to jest ta gra rolnicza, o której wam wspominałem. Fajnie dedykowany kubek Mafia Solid Games. Chyba pierwszy kubek taki kiedykolwiek dostałem od Xenox i Pyramid Games. Do środka kubka zaraz sobie wrócimy, ale co mam tutaj ciekawego? Mamy energetyka od Xenoxa, nawet nie wiedziałem, że mają. Boże, naprawdę to jest sporo pełno jakichś cukierków. Na razie łyżki i tequili, może być ciekawie. Mamy zestaw torksów. Dość ciekawie, fajnie można sobie gdzieś powiesić, to nam nie zginie. Wystaje nam tutaj gałka do kierownicy, do ciągnika. A, to było tak słychać, odrdzewiacz. Te naklejki, można gdzieś ciekawie sobie je powiesić w pokoju, jak z tego co widziałem są trzy. Ciekawe, skąd na to wziął pieniążki oraz najszybszy we wsi. Zestaw kluczy płaskich, od 8 do 17, czyli mamy tutaj piękny zestawik. O, wreszcie mamy deszczomierz. No to pójdzie akurat do solca. Tutaj mi się to nie przyda. Metrówka 5-metrowo. Jeszcze jeden odrdzewiacz. I to chyba wszystko, więc wracamy teraz sobie do naszego kubeczka, bo tu jest cała najważniejsza zawartość. Farming Life. Proszę bardzo, co mamy w środeczku? W środeczku mamy klucz, który sobie na pewno wykorzystam, ale mamy też część Mafia Solid Games. W paczce wysyłam ci małe co nieco. O, nie takie małe. Oraz klucz do najnowszej gry Farming Life. Jest to kolorowy, rolniczy świat, w którym możesz się zrelaksować, budując farmę lepszą niż sąsiada. Mądre słowa. Pozdrawiam Pyramid Games. Bardzo serdecznie dziękuję. Farming Life to gra typowo taka do zrelaksowania się. Pokroju coś jak Farm Manager, a SimCity, gdzie zamiast miasta budujemy farmę. Posiada wiele rodzajów upraw oraz hodowli zwierząt. Na stronie xenox.pl znajdziecie konkurs, w którym do wygrania właśnie są klucze do tej gierki, ale i nie tylko. Premiera tej gry jest już za tydzień, czyli 18 października. Jeśli chcesz więcej informacji lub dodać ją do swojej listy życzeń, zajrzyj do opisu. Także co, bardzo serdecznie dziękuję firmie Pyramid Games oraz Xenox za podesłanie tej świetnej paczuszki. I co, jeżeli chcecie zobaczyć gierkę na moim kanale, w moim wykonaniu, to dajcie znać w komentarzach. Wtedy zobaczymy, może coś dla was nagramy. Dzięki i lecimy do odcinka. Także bardzo serdecznie zapraszam do opisu, a my lecimy. Naprawdę, nawet nie wiecie, jaką radość sprawiło mi poszykowanie tutaj maszyn pola, żebyśmy mogli sobie tutaj takiego małego let's playa zagrać. Chłopaki zajęci, Jada się ma dużo ogarniania, a ta na polu Bronka nie ma, wypoczywa, także mówię, coś muszę dla was nagrać i mówię, czemu by nie powrócić na tą końcówkę FS-a właśnie do takiego let's playa. Tak dzisiaj mówię sobie, zrobimy żniwka. Dawno żadnego bizona u mnie na kanale nie było, żadnej takiej małej polskiej wsi, bo już z każdej serii żeśmy sobie wyszli z małych maszyn, dlatego też postanowiłem, że dzisiaj sobie tak zaczniemy. No bizona mamy pięknego, zaraz sobie nie pojedziemy, ale również i 30 tutaj z zestawikiem przyszykowane, autosanki dwie, jak i Ursus C355. Także mam nadzieję, że każdym z tych zestawików dzisiaj się przejedziemy. A my bizonka naszego odpalamy. ZO40, jak się nie mylę. Super partia.
Bo chciałem coś takiego, kurczę, troszeczkę innego. Albo nie, to był chyba normalny, zwykły super. Bo uwierzcie, pobrałem taki pak bizonów, że sam byłem w szoku. Chyba z 10 albo z 15 i w środeczku było. Także powiem wam szczerze, naprawdę sporo do wyboru, do koloru i każdego można było tak zmodyfikować, że to po prostu szok. Tutaj bardzo serdeczne pozdrowienia dla wieśniaków kieruję i bardzo serdecznie zapraszam do ich na kanał, jeżeli na Bolusiowie chcecie sobie pograć. Dokładnie to jest Bolusio V7.5, bo ja swoją przygodę skończyłem na kropka chyba 2, a później ludzie już po prostu dalej sobie ogarniali, ale tutaj wieśniaki ją ogarnęli do 19 i postanowili ją wydać, także u nich na kanale możecie sobie znaleźć. Teraz tak, ja muszę się tu mega o Jezus Maria, znowu mi się panel zbugował. Czy ja zdążę wyjechać? Powinienem, bo muszę... Kurde, muszę się dostać. Ajajaj, pewnie będę musiał gdzieś tu zjechać. Jezus Maria, oni tu teraz jadą. Nie, nie przyjedzie. Kruca fuks. Panie majster, przepuścisz mnie? Dobra, cofnię sobie w polną drogę. O! Dobra, teraz się rozdoiły, nie? Będziemy sobie tu siedzieć i czekać, aż będziemy mogli wyjechać. No nic. Jadźżesz, kurna dziot. Wiem, że z headerem nie przez wioski, no ale to przecież, kurna, nie będę na 20 metrów zdejmował. Oj, teraz mam chyba zieloną falę. Także mogę jechać, całe szczęście tutaj, wiecie, kawałek, nie jadę przez całą wioskę. Nie chciałem gdzieś wykraczać poza teren starego Bolusiowa, dlatego też pomyślałem, że zrobimy sobie... O Jezu, gałęzie niepoobcinane, kurna dziot. Że zrobimy sobie akcję w miejscu, chyba jednym z najbardziej oglądanych filmików, jeśli chodzi o Bolusiowo. Wiadomo, było ich wiele, ale taki najbardziej nowy i najbardziej oglądany to Kiszonka, jak sami dobrze pamiętacie. No i właśnie na to pole sobie podążamy. Tam mamy pszeniczkę do pokoszenia. Naprawdę powiem wam, kurczę, miałem grać bez season, bez tego wszystkiego, ale nie potrafię. Są takie piękne kolory, mam takie piękne ustawienia tego sezonu, tego wszystkiego. Jak to let's play, oczywiście zapomniałem kupić pola, tak? Bo nie wszystko jest tak przygotowane jak normalnie, ale dobra, teraz jeszcze raz serdecznie proszę o ciszę. Kurde, no normalnie coś pięknego. Wjeżdżamy sobie w pszeniczkę. Aj, 6 na godzinkę postanowiłem, że będziemy sobie kosić oczywiście na słomę. I ogień na tłoki, panie majster. Także mówię, no pole kojarzycie, z kiszoneczki naprawdę świetnie to wtedy wyglądało, i działo się, naprawdę się tam działo co niemiara. Więc dzisiaj postanowiłem, że tutaj się po prostu bierzemy awansowe hamulce w tym bizonie, muszę o wiele wcześniej hamować. Tak sobie postanowiłem, że wiecie, te maszyny troszeczkę poprzybrudzam, ustalę im prędkości, żeby jak to na bizona było, i na to wszystko. Więc tutaj po prostu też zrobiłem tak, że ta siła hamowania nie jest 100%, tylko tam chyba 70 parę, i wtedy też to całkiem inaczej wygląda. Ole kurde, co mamy? A, mamy gniecenie. No także wiecie, let's play jak to let's play, czekajcie, gdzie to jest? Niszczenie plonu wyłącz, proszę cię bardzo, dziękuję serdecznie. Na razie trzymajcie się, cześć. Powiem wam szczerze tak, fajnie cieszyłem się, że mogę tu nas przygotować. Trochę dziwnie wyszło, bo mówię, Adaś teraz przez najbliższe dni nie wiadomo kiedy coś wyda, bo mam dla was po sąsiedzku nagrane, ale niestety Adaś ma problemy z kanałem, bo nasza sieć partnerska coś tam zmienia i niestety przez najbliższe kilka dni Adaś prawdopodobnie nic dla was nie wyda. A ma jeszcze po sąsiedzku do wydania, więc ja byłem przygotowany, że po sąsiedzku będę mógł wam wydać dzisiaj, bo mam sprawdzone od kilku dni, no, ale niestety musimy poczekać. I też tak mówię, idę się za coś zabrać, także no tutaj mega się cieszyłem, że mogłem od razu zabrać się, i tak siedziałem, powiem wam szczerze, o 8 się obudziłem, bo wczoraj wieczorem wiedziałem, że muszę coś wymyśleć, a nie mam co, bo totalnie wszystkie serie mam z chłopakami, więc każda seria mi odpadła, wiedziałem, że musi być to coś nowego, nie wiedziałem na jakiej mapie, na czym. Także powiem wam szczerze, już po 7 nie spałem, do 8 poleżałem z myślami co tu zrobić, a mówię, nie no, jak nie pójdę na kompa, to się nie dowiem, bo z głowy nic nie wymyślę. Myślałem coś o chociażu, ale nie mam nic nowego, więc sobie to odpuściłem. Chciałem wziąć sobie jakąś mapkę, taką wiecie, typowo co teraz wyszło, jakieś takie nowsze. Mówię, kurde, będzie pasowało w sam raz, no ale powiem wam szczerze, pobrałem ze 3 czy 4 mapy. Były tak ogromne, że musiałbym robić jakąś akcję naprawdę nowoczesnymi maszynami.
A jakość tego, moim zdaniem, na kanale jest naprawdę bardzo, bardzo dużo w ostatnim czasie. No więc tutaj szukam jakichś polskich sieci, tak mówię, kurde, przecież obiecałem właśnie wiecie jaką, że kiedyś coś nagram z Borusiowa i tu już seria się szykowała, ale później Stanasem postanowiłem, że na innej mapie stworzymy. Prawdopodobnie ta seria się teraz pojawi, bo skoro tylko my z Stanasem pozostaliśmy na placu boju, a Stanas naprawdę weekend, to ostatni czas jak pojechał ode mnie, trafił naprawdę świetną pogodę, więc zdążył poorać, pouprawiać i pozasiewać, więc mam nadzieję, że na dniach Stanas będzie. Ja dzisiaj taki no zapierdziel ze względu na to, że mówię, zaszukałem co mam dla was nagrać, a tak to prawdopodobnie będę siedział i nie miał co robić, więc wezmę się i skończę tą serię, abyśmy teraz mogli zacząć na tą końcówkę farminga. Specjalnie nie nawoziłem tego pola, żeby jak najwięcej bizonem pokosić, żeby tutaj się nie przejmować, że wiecie, kurczę, jednak dużo mam odwozu, tego wszystkiego, więc tutaj mówię, damy to na 66%. Procent. Kurde, początek to wyglądało jakby naprawdę mokro i bizon nie dawał rady i się kopał. I to jest te koła nam się tak przywróciły, kurde. Wiecie co? Ja nie wiem, czy jeszcze jednego poprzeczniaka sobie mordy nie wytniemy. Chyba tak, drodzy widzowie, zrobimy. I mówię, tak gdzieś nagle mnie olśniło i ja mówię, dobra, jedziemy z Borusiowem, zrobimy sobie takiego let's playa, taki troszeczkę powrót do przeszłości. No i tak właśnie najbardziej co mnie jeszcze zachęciło, to to, żeby pograć sobie na jakimś bizonie, bo mówię, totalnie te bizony ostatnimi czasy u nas na kanałach zniknęły. A wiem, że uwielbiacie polską wieś w naszym wykonaniu, no dzisiaj tylko w moim, więc za dużo tu niestety nie podziałam. 78%, więc więcej tutaj nie będziemy ogarniać. Dobra, możemy sobie wygasić, header opuścić. Co gasimy? A! Przygazówę jeszcze dał i ogień na tłoki. Dobra, wrócimy sobie polną drogą. Trochę w Usain na Volta się pobawimy. Troszeczkę się tu pozmieniało pod względem Borusiowa, jak sami widzicie, suszarnia. Tutaj jest jeden ze skupów. Chyniek jak zawsze jest, ale już dzisiaj 15. Także jak najbardziej można już sobie zacząć. No i nieoznakowani na wiosce jeżdżą. Za dużo się nie zmieniło, no oczywiście zmienił się ruch do gały, bo jego nie było nigdy wcześniej na Borusiowie. Tutaj naprawdę Michu się troszeczkę nasiedział i poogarniał, no i rozbudował na pewno tą mapkę. Zobaczcie sobie sami, praktycznie jak widzicie pola tam od 39 do 63 w takim pasie w dół, wszystko to właśnie jego zasługa. No ale mówię, ja tu chciałem wrócić sobie i zagrać na starym Borusiowie. Fajna 30, troszkę musiałem coś tam ponaprawiać, bo kamera była zbugowana i w ogóle. Ogólnie też tam sypię trochę vlogu, to wszystko, ale jak mówię, na jeden odcinek to nie seria, nic takiego poważnego, to możemy sobie potestować. Właśnie o to chodziło w let's playach, za to też żeście to kochali, że w każdym odcinku było co innego i działo się co innego, ale też no serie wciągają, tak? Sam nie ukrywam, że już przeszedłem na taki tryb, że o wiele bardziej wolę ogarniać serię niż robić takie let's playe, z racji tego, że mówię, no może teraz fajnie, bo miałem duży wybór, bo to końcówka farminga, ale z drugiej strony trzeba się naprawdę narobić, nawymyślać i to wszystko. A wiecie, w serii to idzie wszystko takim swoim jakby tokiem rozumowania, że po danej pracy coś kolejne następuje. Do tego też już tak żeśmy się przyzwyczaili i was to wciągnęło, mówię, no samo od Zera do Farmera tak powstało i kurczę, no jednak jakby nie patrzeć, to wciągnęło dalej po sąsiedzku, od Biedaka i wszystkie inne takie serie. I teraz tak farming będzie polegał na tym, bo ta rozwojowość naprawdę ma sens przy graniu na takich seasonach, ale tak jak mówiłem, początek nowego farminga, lecimy z let's playami, bo nie będzie dużego wyboru maszyn, ale pod względem takim, wiecie, polskich i w ogóle, ale za to, co najbardziej mi się podoba, to będzie dużo nowości w nowym farmingu, gdzie będziemy sobie na przykład, zrobimy sobie odcinek ze zbierania kamieni, gdzie sobie zrobimy ze zbierania winogrona, gdzie z jakiejś tam uprawy, no totalnie jest tego wszystkiego sporo, więc będziemy się jak najbardziej bawić. O Jezus Maria, 30, kurna orkę, żebym taką tu zajechał, żeby to szok. Nie wiem, czy 30 to da radę później z pełną przyczepą. Wróca, fuks. To pod górę to może być ciężko. Dobra, na biegu trzeba ją zostawić i wsiadać do bizona, bo widzę, że bizon na trochę zjeżdża. Panie bizon, co tu się stało? Tu sam, że się odpolił? A co to z tymi szczepami się dzieje? Ktoś to normalnie mi się stare czasy przypomniały, jak tekstura na całej przyczepie się pojawiała.
Dalej nic, mniejsza z tym. Ale wysypywanie, dźwięki naprawdę świetne. Bizony polecam jak najbardziej, bo jest tego sporo ogólnie. Kurde, ile ich tu weszło? Tu prawie połowa przyczepy naraz będzie. Dobra. 63%. Okej, rury oczywiście nie składamy. Teraz będziemy musieli już tak jakoś jeździć, żeby to ogarnąć. Chyba teraz pojadę sobie na ten malutki kawałeczek i go sobie najpierw wykosimy. Dlatego też, no mówię, w nowym farmingu, który już niedługo, bo już to kurde, no można powiedzieć, że odliczamy dni teraz do tego wszystkiego, jeszcze targi u Krzysia, to wszystko w ogóle my wrócimy, kurde, to będzie totalna masakra. Muszę zobaczyć, kiedy premiera, bo powiem wam szczerze, nie wiem, robić dla was filmiki, to wszystko tak jak już na jednym odcinku od zera mówiłem, ale kurde, chyba chcę ten efekt zaskoczenia. Ja tam gdzieś tam staram się też nie obserwować filmu tego wszystkiego. Gdzieś tam widzę te zdjęcia, tylko jak inni wstawiają na Facebooka, czy gdzieś jakieś filmy od czasu do czasu. Za bardzo się w to nie chcę zagłębiać, bo mówię, ten efekt wow zrobi na sam początek mega wielkie wrażenie i chcemy się wszystkiego nauczyć, że tak powiem, od nowa, więc naprawdę będzie mega, mega ciekawie. I tutaj na pewno do tych display sobie powrócimy, tak jak bardzo bym chciał. No bo już można szczerze z ręką na sercu powiedzieć, bo mówię, bo zapowiedziach, po tych zdjęciach, już wiemy, że to będzie pewne, że ta fizyka to wszystko się tak troszeczkę jednak to zmienia. Ten efekt gleby wygląda naprawdę świetnie i bez 3D można też coś ciekawego zrobić. Musieliśmy kilka lat na to poczekać, ale mądrze to wymyślili. Przynajmniej będzie gra, która mam nadzieję będzie bardziej zoptymalizowana od innych, które miały gleby 3D i będzie dało się w to normalnie pograć, więc tutaj mega, mega się z tego cieszę. Bo mówię, sam efekt, tak jak dla nas youtuberów, mówię, jakbyśmy grali pewnie poza odcinkami, wtedy wiecie, odpala sobie na fulla, no podczas nagrywania sami dobrze wiemy, jak komputer dostaje po bizonie, także tutaj moim zdaniem spoko, że to tak jest wszystko wymyślone i miejmy tylko nadzieję, że ta optymalizacja będzie troszeczkę lepsza, lepiej to będzie wyglądało i przy kilku godzinach grania na jakichś tam modach, no nie będzie aż tak bardzo różnicy w FPS-ach. Widać, także ja na pewno bardzo bym chciał przy tym nowym farmingu wziąć się chociaż za jakąś jedną mapkę, tak? Wiem, że dużo obietnic było względem 15 i innych farmingów, ale to nie szło, jakoś tak kurczę, powiem wam, to nie poszło, a teraz ta fizyka jest taka, no ja bardzo bym chciał nowe Borusiowo. Znaczy na pewno robiłbym w fajnym stylu, teraz dużo też człowiek podpatrzył nie tylko map, ale i pól tego wszystkiego i powiem wam szczerze, że naprawdę mega bym chciał sobie stworzyć tutaj jakąś ciekawą kurczę mapkę do pogrania właśnie w takim polskim stylu, no i o nazwie Borusiowo, więc no ciekawy, jestem mega ciekawy jak to się wszystko podmienia, na pewno musiałbym to z kimś zrobić, bo no teren wszystko bym poogarniał, ale później gdzieś tam rozpisywanie tych pól pod względem takim, że wiecie, żeby później to wszystko działało. Te landy, nie landy, no to już niestety ja nie zaprzestałem gdzieś tam robić to w farmingu 17, gdzie tego nie było, gdzie tam na 15, bo już tam nie wiem, nie no, 17 jeszcze Borusiowo było coś tam ogarniane i było normalnie, więc niestety no 19 się pozmieniało wiele i gdzieś zostałem z tyłu z tym wszystkim, więc za dużo sobie nie podziałem, jakieś tam tylko proste rzeczy potrafiłem zrobić i to by było na tyle. Co mnie troszeczkę boli, bo mówię, no już ciężko będzie mi teraz dogonić to, co było, ale mam nadzieję, że kiedyś ten choć chwila wolnego czasu będzie i gdzieś tam nad jakąś mapką będę mógł posiedzieć i coś spróbować stworzyć, żeby właśnie powrócić do jakiejś takiej fajnej serii. Najbardziej bym coś chciał uderzyć w nowe Borusiowo, ale żeby było robione na wzór typowej polskiej wsi. Bo jak sami dobrze wiecie, tak jak wspominaliśmy, chcemy z Bronkiem wrócić. Mówię, no 19 była 19, bo był efekt zaskoczenia wow. I to wiecie, człowiek naprawdę porobił dużo takich bardziej zagranicznych serii niż polskich. A tutaj teraz szczerze wam powiem, że będziemy chcieli powracać do takich rzeczy właśnie jak typowa polska wieś, zwykły i wieku na polskiej wsi, coś w tym stylu. Bo jednak miało to swój klimat, mówię, w porównaniu do subskrypcji, które były kiedyś, do wyświetleń, jakie były kiedyś, no to teraz nieporównywalnie, wiadomo, gdzieś tam po sąsiedzku w miarę nadgania te nasze wszystkie serie, a tak to jednak to, co było kiedyś, no niestety żadną inną serią nie idzie przebić, nawet jak mieliśmy połowę subów mniej. Jak gdzieś ostatnio wchodzę z Bronkiem, żeśmy jakiś odcinek wyskoczył,
a tam kurczę beka taka ze sok była, bo my nawet potrafiliśmy jeść na odcinku, to już w ogóle był dla nas szok, bo ja nie zdążyłem tam zjeść ani nic i na odcinku sobie jadłem gdzieś tam, wiadomo, na bluzganie to było co trzecie, czwarte słowo, to była trochę tragedia pod tym względem, no ale taki był YouTube, na to pozwalał i dzięki temu to cała oglądalność była, zresztą sami wiecie, jak kiedyś inni youtuberzy też nagrywali, jak to było, teraz się to naprawdę wiele wszystko pozmieniało i powiem wam szczerze, że tam 20 tysięcy łapek było chyba pod odcinkiem, to był dla nas totalny szok. Czekajcie, to sobie wycofnę. Kurde, ja coś czuję, że te dwa zestawiki będziemy mieli pełne. Ja się nie wysypuję do końca, bo mam nadzieję, że tą małą część dam radę obkosić. Pojedziemy zostawić 30 i wrócimy sobie 55 tutaj na pole, naszą puszką piękną. Także no fajnie, mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się mordy spodoba. No jak i ta paczuszka. Mam nadzieję, że sobie chętnie obejrzeliście coś takiego troszeczkę innego, a też weekend sobie usiadłem, to nagrałem. I jakoś tak mówię, dobra, trzeba coś fajnego do tego oczywiście dograć. Także bardzo serdecznie zapraszam do opisu, jakbyście chcieli zobaczyć sobie więcej informacji Farming Life. Mówię, tych nas teraz tego wszystkiego się robi dobrze, bo mówię, czym większa konkurencja, tym firmy muszą bardziej się starać o to, żeby jakąś lepszą grę zrobić. Więc tu będzie dobrze, jakby mi dzisiaj też to sprawdzili, bo się mam powiedzieć, jak już jest prawie 12, mówię, od 8, po 8 byłem na kompie, to troszeczkę tutaj czasu mi zeszło, żeby wszystko sobie poogarniać. Także szybki rendering, zaraz zapewne jakiegoś drugiego odcinka nie będziemy robić. Szybki rendering i wrzucamy. Chyba, że to jeżeli nie sprawdzę na dzisiaj, to na wtorek wam to wydam. Zobaczymy jak to w ogóle wszystko pójdzie, ale bardzo bym chciał. Chciał dzisiaj, bo mówię, nie chciałbym przerwy na kanale. Mam jeszcze fifkę dla was, w ogóle mega fajna seryjka. Ale to dopiero myślę, że na następnych dniach będzie to ogarniemy. Dobra, wiecie co? 55, to my sobie polecimy i my sobie gdzieś tam w połowie pola nawet staniemy na równym, bo tutaj podwórka 30 teraz naprawdę będzie ciężko miała to wystawać. Lecz ona wiadomo nie jest porobiona, tylko aby się nie potrzebowałem to wszystko, to też ona przestała ciężko. Dobrze, że nie wziąłem sobie modu na zakupowanie, bo to w ogóle była też tragedia. Tu jest dużo niedopracowanych modów, tak, więc no, na takie serie let's playowe to jeszcze to się nada i z jednej strony jest takie fajne czasami wow, bo praktycznie nikt na tych modach nie gra, no bo wiadomo, jak jest jakaś zarobista 60, czy tam 2 czy 3, to praktycznie na każdej serii u każdego na polskiej wsi to występuje, tak, a jeżeli jest jakiś mod, który jest niedopracowany, to mało kto tego używa, no bo na seriach kupuje niszy i to wszystko, więc na seriach let's playa spoko sprawa. Bo można sobie takie coś wziąć na jedno odcinek i się przemęczyć, że tak powiem. Jeżeli tak to można nazwać, bo no mówię, czasami te mody mają jakieś tam tylko błędy, czy stasem występują w danym momencie. Ale tak to jest. Okej, dobra, opuścimy tutaj kaderek, po co ma chodzić. O. Zagaz, wreszcie. O kurde, no żeśmy tu tą 30, to naprawdę na wariata postawili. Wszystko, jak widzimy, zboże do tyłu poszło. Dobra, jak tam biegi były? Dobra, czekaj, kurde. Trzeba będzie ze sprzęgła strzał zrobić, nie? Tej boży tłoka nie wyrwało. Łocie babka. O. No i właśnie, teraz już wiecie sami, co powinno tutaj być. To powinny być takie dźwięki, że 30 powinno rozerwać, nie? Z komina to powinien iść login. No ale... Tak to już za większością modów jest. Czasami też widzicie, jak narzekamy gdzieś tam na sąsiedzku, że ciągnie podczas jakiejś tam pracy, to praktycznie jakby jechał na luzie momentami. A tutaj po prostu ruszyliśmy sobie tak delikatnie z piąteczki, żeby wiecie, nie ryć na polu, żeby było wiadomo, że wyjedziemy. Że na pewno 30 nam nie zgaśnie. O! Teraz tu redukcja z piątki na dwójkę. Żartowałem, że ona ma tylko... Nie wiem, ona ma 6 biegów? Mój Jezu. Nie wiem, czy... Nie, kiedyś jeździłem u Sikora, ale już nie pamiętam. Może kilka razy w życiu 30 tylko jeździłem, także wiecie. Tu nie ma co zbytnie zastanawiać. To
To jest szczęście, że wioska moja to tylko równie jednostronny w jednym kierunku. Z jednej strony spoko. Nie muszę się tutaj martwić, że coś mi od prawej strony wyskoczy. Zresztą ciężko by było, żeby tutaj się zmieściły w ogóle dwa auta. Ale no mówię, no tutaj też nie nagrywałem wcześniej tego Borussiowa i nic, bo no klimat takich starych map, tego co ja robiłem kiedyś, miał sens. Bo to wyglądało całkiem inaczej, a powiem wam szczerze, że w 17 jeszcze to miało, ale w 19 klimatu już nie ma. To już są, wiecie, nowe maszyny, lepiej to wszystko wygląda i ogólnie naprawdę o wiele, wiele lepiej to wyglądało w poprzednich farmingach, więc to taka troszeczkę odgrzewany kotlet, bym powiedział. Dobra. Będziemy próbować łamać. Dobrze, 30 zwrotno. Łe. Mój ty drogi Boże. Co u nas skrytność, mo? Trochę sobie teraz tutaj wykontrujemy. Kurde, nie wiem czy to będzie, czy ja się w ogóle tutaj złamię. Może być ciężko. Łe. Spróbujmy teraz tu, Boże. No, będzie ciężko się tu teraz złamać. Ale żeśmy zakreślili na przyczepę, mój ty Jezu drogi. Daj no, na jedynkę wewnątrz rzuć trochę. Ba, ba, ba. Palenie gumy 30 na ludzie. Nie talerzowali mi ostatnio i dlatego to tak wygląda. Dobra, nie będę się teraz męczył z tą 30. Myślałem, że dam radę tu wykręcić, ja mogę tak szczerze zawinąć kółko. I żeby nie stąd przyczepa się łamała, tylko stąd. I wtedy by poszło. No niby mam tu, wiecie, mógłbym trochę napchnąć tą przyczepę. O Jezu, dobra, źle załapało. Stanecz Farmer, na razie trzymajcie się. Cześć! A, od razu. Kurna dziad. Piątka wita jogi. Nie ma sensu się bawić. No z pustą to tam, wiecie. Nie no, jeszcze z trójki. Ja raczej u siebie ruszyłbym z trójki i po prostu piątkę zacapował teraz na dole. Bo jeszcze z piątki to bym chyba nie ruszył ani razu. Ale mądre to, mądre. O, że to się rozdoiły teraz. Kurna dziot. Tu też krzaki to nie powycinane w ogóle, kurna, na żniwa nic nie przygotowani. Może? Teraz nic nie jedzie. Gra za obiad, rób powoli. Za godzinę jak kończa żniwa. Miałem zaczynać na tej kostce, ale była kostka. I ten biznes jakoś na tej kostce tak nie wygląda w ogóle. Oliwa była. Ale to w ogóle ten zestaw taki inny. Ja zazwyczaj, jak sami dobrze wiecie, lubię zestawy, kurcze. Takie biedne kolorze, bardziej wiecie, 60 w pomocy gdzieś tam tutaj na przekabinę, to wszystko. Dzisiaj postanowiłem taką typową łóżkę zrobić, jak u nas na wiosce jeździ, tylko u nas jest zielona, a ja już na to się nie mogłem przełamać, bo mówię, dobra, mamy zieloną przyczepę. Ale ten zestaw naprawdę świetnie wygląda. Powiem wam, że nie pogardziłbym na żadnej polskiej serii na sam początek takim zestawikiem, bo no, wygląda on naprawdę fajnie, kolorystycznie. Widzicie, wszystko ze sobą. Tutaj zgrywa też te deski. Dużo dają klimatu. Ciekawe jestem, jak będą skrzynie biegów chodzić w takich polskich maszynach, nie? Jak to później zaczną ludzie przerabiać luksusy, czy nie tylko. Dobra. Zobaczyłem wysypywanie. Ja se picia nie wziął. No to ciekawie wam powiem. Se ło odwaliłem. Ło tego. Czekajcie, zasypię tą przyczepę? Nie, ja chyba pojadę w tamtą stronę, zrobimy taki krótszy mordy odcinek, żeby to też, wiecie, łatwiej będą mieli sprawdzić i wszystko. Miejmy przynajmniej taką nadzieję.
Także prawdopodobnie myślę, że jeszcze jeżeli tylko gdzieś tam chłopaków nie będzie i w ogóle, to coś będziemy kminić. Nie mówię, że na Bolusiowie, ale myślę, że na różnych seriach będziemy tutaj, na różnych mapach będziemy coś ogarniali pod względem właśnie takim let's playowym. Ja ci się też mówię, biorę się za tą serię. Mam nadzieję, że wszystko pamiętam, gdzie co tam mam zachowane i co miałem zrobić, bo wiem, że byłem w trakcie, mapa już była zrobiona cała na TikTok, byłem w trakcie kupowania maszyn. I tylko po prostu gdzieś tam chciałem, żebyście podesłali mi maszyny godne, polecałem. Wprawdzie możecie, bo pewnie mam nadzieję, że tam się nie zdąży wyjść wcześniej niż już będziemy mieli na TikTok. Także jeżeli macie, tam gospodarstwo jest od 130 koni do 300. Możecie wiecie, takie, to już wiecie, jaki przyczepę podpasować, jaki mniej więcej podpasować do takiego, bo nie wiem, gospodarstwo tak jakby w życiu realnym po 200 hektarów, 150, coś takiego myślę, że mogłoby to być. Chcemy mieć dużo maszyn, chcemy mieć mieszankę nowych ze starymi. Nie powiem wam na razie, jaki tam jest pomysł na tej serii, jak to jest zbudowane gospodarstwo, ale zobaczycie sobie, mam nadzieję, że sami w ciągu kilku najbliższych dni. Także jakbyście mieli jakieś maszyny, które naprawdę mają świetne dźwięki, są totalnie zrobione perfekcyjnie od początku do końca, to możecie jak najbardziej podsyłać, bo chcemy na tą ostatnią serię, bo to już będzie ostatnia seria, jaka tylko będzie wymyślona w tym farmingu. Fajnie jakbyście coś podesłali, bo mówię, no chcę wykorzystać najlepsze mody i to wszystko, nawet gdzieś tam myślę, że po John Deere 300 koni i znajdzie się miejsce na jakiegoś Ursusa, czwórka na pewno raczej będzie na tej serii, nawet bez napędu taka, bo wiecie, zawsze są wyskiwaczem czy czymś może sobie. Oczywiście, powiedzcie, jakbyście się zastanawiali, co to jest, taka fajna tablica z liczbą subskrypcji, z napisem subskrybu, ma to solę, gdzie w ogóle. Ale ona teraz nie widać jej zbyt mocno, muszę coś pomyśleć nad widelkami, żeby to, nie wiem, może je bardziej na biało pomalować, ale bardziej czekam sobie na wieczorne jakieś nagrywanie, bo ona ma podświetlanie LED tych napisów, więc wtedy by to pasowało. Dobra, niestety, ale mi się tutaj nie uda ogarnąć, wiecie co? No dobra, jak już tak jedziemy, no został mi ostatni kurde pokos, no to przecież nie będziemy odwalać maniany, tak, no jestem maniana, chyba że zbiornik nie wytrzyma i sobie wszystkiego tutaj nie skosimy, no to wtedy ja żeby może startać mi nie pyknęło, bo tak to już nie będę kłuńczył przy ostatnim przejeździe, nie? No to trochę by było Lipson. Wiem, że na tym polu chyba kurcze były błota, ogólnie na niektórych polach zostały, tylko nie było tego wymyślenia. Teraz wiadomo, mamy całkiem inne błoto, w ogóle zobaczcie, ile ja rzeczy nie potestowałem w paliwie. Gdzieś tam człowiek jak się przywiązał do tej serii, to nie był otwarty na inne rzeczy, a są mapy, które Echo Bergman, czy jak ona się tam nazywa, są mapy, które są tak zrobione, że to po prostu mózg się lasuje, że spokojnie ona nadrobiła już inne farmingi do przyszłodu pod względem zwierząt i tego rozwoju maszyn, to co można było tam w ogóle na tej mapie robić. Także mówię, człowiek tak gdzieś się na to pozamykał, mówię, przez to, że raczej nie jesteśmy twórcami, którzy nagrywają bardzo zagraniczne kontenty. Bardziej dla tych zagranicznych jest dużo takich fajnych maszyn, takich innych, które można by było w farmingu wykorzystać. No my co, my mamy takie od zera typowe, gdzie to jest taką mega zagraniczną, gdzie no, staramy się już wprowadzać naprawdę jakieś przeogromne ciągniki, maszyny i to wszystko. Ale to gdzieś nie jest nasz taki klimat, nie czujemy się w tym dobrze, najlepiej czujemy się w takich, jak zaczynamy od małych, po takie średnie i łączone, no to sami zresztą to widzicie i też lubicie chyba takie najbardziej oglądać, bo to ma swój taki jakby polski klimat. No i pięknie, żniwa zaczęte, żniwa skończone. No i kurde, żeśmy tu ładnie sobie posypali, jakby nie patrzeć. Okej, fajnie. O, nie ma tutaj nigdzie światła dobrego na zakończenie tego odcinka. O, może coś takiego. Dobra, mordy, mam nadzieję, że wam się spodobało. Bardzo serdecznie, bałobały, jeszcze zapraszam do łopisu. Zostawcie łapę w górę i mam nadzieję, że do zobaczyska, do usłyszonka w kolejnych dniach, w kolejnych odcineczkach. Na razie, mordy, trzymajcie się, miłego dnia i cześć!